Adam, zdobywamy dzisiaj pierwszy wyjazdowy punkt. To jest nasz dopiero drugi punkt, ale chyba patrząc na przebieg tego spotkania i na to, jak wy dzisiaj zagraliście, można czuć pewien optymizm. No myślę, że tak. No na pewno cieszy ten punkt, no bo w naszej sytuacji każdy punkt jest ważny i trzeba te punkty zbierać do tego koszyczka i oby ich jak najwięcej było. Natomiast tak jak pan powiedział, no z przebiegu meczu był to mecz wyrównany, przy odrobinie szczęścia mogliśmy wyjść tam 3 punkty. Kilka razy musiałeś interweniować. Ta sytuacja bodajże z 21 minuty, kiedy Rafał Makowski wychodził sam na sam, no i uchroniłeś Stal przed utratą gola. Po chwili dobitka, również twoja udana interwencja. Później w drugiej połowie też było kilka takich interwencji, było naprawdę dobrej klasy. No cieszę się, że mogłem pomóc tutaj nam utrzymać nas przy tym wyniku remisowym. Wydawało się, że troszkę w ostatnich minutach troszkę straciliśmy już siły, ale to chyba jest to jednak jeszcze dalej to pokłosie tych ostatnich waszych chorób w drużynie. No tak, ja myślę, że my opadliśmy z sił na pewno, myślę, że Tychy tak samo, bo to był naprawdę bardzo ciężki mecz i tutaj szacunek dla chłopaków, bo zostawili bardzo dużo zdrowia na boisku.